Panie Antoni, ma pan sporo na swoim koncie dyplomów, medali uzyskanych w zawodach jeździeckich, również udział w olimpiadzie. Proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje obecnie? Jestem przyzwoitym emerytem, proszę panią, 70 na karku i jest mi z tym dobrze. Ale konie gdzieś tam zawsze jeszcze są, prawda? W tle są. Udzielam lekcji tym młodym ludziom, którzy chcą się tym sportem parać. Czyli jest pan trenerem? Tak. Jak ocenia pan zawody w pasmęku? Dla popularyzacji tej przepięknej dyscypliny sportu jest to rzecz nieoceniona. A umiejętności młodych zawodniczek z klubu jeździeckiego Onenia? Tutaj bym nie unifikował tych umiejętności. Fakt, że jeżdżą, że się bawią, że się cieszą tym sportem, to się najbardziej liczy. A umiejętności to tutaj na takich niedużych rzeczach to trudno powiedzieć. No, one są takie odpowiednie do poziomu tego konkursu. Nie było tutaj żadnych rażących braków formy czy czegoś takiego. Po prostu wszyscy się bawili. I oni bawili jadąc, i my bawili oceniając te przebiegi. A jak panu podoba się miejsce? Super. Miejsce jest więcej niż bardzo dobre. Bo ma pan przecież doświadczenia, bywał pan na niejednym parkurze, więc chciałabym tu zapytać tak zawodowym okiem, jak pan patrzy na parkur w Pasłęku. Szczególnie ten dolny plac, który teraz został utworzony, ten nowy, jest rewelacyjny. Podłoże jest wszystkie pieniądze warte. Ale to nie jest pana pierwsza wizyta w Pasłęku. Nie, ja tutaj wystartowałem pierwszy raz w 1958 roku na małej klaczy Lisiurka, tam na górze, na stadionie. Kobyłka miała 132 cm wzrostu. Wygrałem konkurs 120 na niej, na dużym koniu wygrałem większy konkurs. Co pan sądzi na temat popularyzacji sportu, jeździectwa w ogóle w kraju, jako tej dyscypliny rekreacyjnej? Jest to coś wspaniałego, szczególnie dzisiaj w dobie uprzemysłowienia życia na co dzień, komputeryzacji i kłopotów z tym związanych, zdrowotnych, szczególnie u młodzieży. To oderwanie od komputera jest czymś nie do przecenienia. Jest to fantastyczne. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę.